Witamy Państwa w Energy Gas Polska. Przedstawimy też, czym będziemy się zajmować w dniu dzisiejszym na serwisie. Tutaj taka ciekawostka. Mamy w dniu dzisiejszym Subaru Forestera. Jest to model z silnikiem wolnoscącym. I tutaj zajmuje się tak naprawdę nim w dniu dzisiejszym Krzysztof. Krzysztofie, czy jesteś w stanie nam powiedzieć tutaj, jaka instalacja była zamontowana wcześniej w tym modelu? Instalacja AG. To jest instalacja sekwencyjna, czy to jest wcześniejsza generacja? Sekwencyjna instalacja, holenderska instalacja. To był tak naprawdę fabryczny jakiś montaż, tak? Dokładnie, tak to wygląda przynajmniej. No nie codziennie widzimy tą instalację, nie codziennie widzimy te założone w ten sposób. Więc... Rozumiem, a jak dużo kilometrów przejechał klient na tej instalacji? Musielibyśmy sprawdzić w aucie. Sprawdźmy od razu. Z ciekawości. Jak na fabryczny montaż? Klient przejechał 297 tysięcy na fabrycznej instalacji gazowej, tutaj montowanej bezpośrednio w Holandii. I powiedz mi tak naprawdę, ta instalacja wymaga teraz wymiany, tak? Tak, to zespoły i to, że w Polsce tego praktycznie nikt nie obsługuje, nie mamy podłączenia. Nie ma możliwości serwisowania tej instalacji, tak? No, więc dokładamy inną instalację. Ale zobacz, klient przejechał 300 tysięcy km na gazie, ta instalacja na pewno zwróciła mu się już kilkadziesiąt razy. Na pewno zwrócił mu się w ogóle koszt zakupu samochodu przez jazdę na samym gazie. I tutaj klient po 300 tysiącach km decyduje się na montaż nowej instalacji, bo wie, że tym autem jeszcze zrobi mnóstwo kilometrów. Dokładnie. Myślę, że spokojnie, jak będzie chciał, to zrobi kolejne z 200-300 tysięcy, jak będzie prawidłowo to serwisował i o to dbał. Więc klient zdecydował się na montaż nowej instalacji. To jest instalacja gazowa Lovato. Lovato Smart w tym wypadku. Produkt sprawdzony do tego samochodu wystarczający. Jakie są koszta? Znaczy w tym wypadku indywidualnym to jest 1900 zł, ale bo to rozumiem, tego... że montujemy jedynie sam przód instalacji. Dokładnie. Bo zostaje zbiornik. Zostaje zbiornik, zostają wlew, przewody, całe tam miedź, zespoły, tak? Dokładnie, tak? Czyli sam przód instalacji jest zmieniany, czyli reduktor, filtry, tutaj przewody, wtryskiwacze gazowe. Wtryskiwacze i oczywiście komputer elektronika. Cała tak. Elektronika, cały jakby przód, nowa instalacja, tył zostaje po prostu. Nie rozumiem. Bo jeszcze na jego homologację jest, nie ma sensu go na razie wymienić. Tak? Rozumiem. Czyli tak naprawdę klient dostanie nową instalację. Po 300 tysiącach kilometrów. Można zrobić 300 tysięcy kilometrów na gazie? Można. Można zrobić kolejne i jeździć dalej i oszczędzać pieniądze. Dziękujemy bardzo. Nie ma problemu.